Wielu widzów zastanawia się, dlaczego Jagoda czekałaś na opuszczenie Wyspy Miłości. Dlaczego nie zrobiłaś tego automatycznie, że jak Wojtek wyszedł, to ty też nie wstałaś i nie wyszłaś. Wiele osób się nad tym zastanawia. Oj, szczerze mówiąc, to ja po prostu poczułam, jakby ktoś wyrwał mi część mojej duszy i kiedy Wojtek odszedł, to ja byłam w takim szoku. Ja czułam, jakby mi ktoś po prostu przestrzelił kolana, podciął ścięgna i wbił noże w plecy. To był taki szok, ja nie mogłam w ogóle się podnieść, nie mogłam wstać, drżały mi dłonie. Nie wiedziałam, co się w ogóle ze mną dzieje. Szczerze mówiąc, na kolejny dzień, rozmawiając z Islanderami, powiedziałam wprost, gdyby to się wydarzyło dzisiaj, odeszłabym razem z nim. Byłam w amoku, jakby totalnie straciłam świadomość na chwilę i później to wszystko zaczęło do mnie stopniowo docierać. No i jak wszyscy widzieli, nie mogłam już się odnaleźć na wyspie bez niego, więc... Tak, to był szok, to były takie emocje. Tak, to jest w ogóle co innego. Nie da się tego opisać słowami. No, to tak samo jak ja na przykład nie wiedziałam, co mam zrobić po tym wyborze, więc ja się nie dziwię też Jagodzie, bo naprawdę to jest tyle emocji. Też Jagoda się nie spodziewała, że to w ogóle się wydarzy. Tak, i dopiero byłam później pewna, że wrócisz do mnie. Tak, ja też myślałem, że to mi się śni. No i to było rozczarowanie. Rozumiem Jagodę, bo też nie podbiegłem do niej, żeby się z nią pożegnać. Tak jak mówię, to są takie emocje, że ciężko sobie w ogóle to wszystko wyobrazić. No, mnie ścięło, mnie totalnie ścięło. Nie wiedziałam, co się dzieje i cieszę się, że pozostali uczestnicy tak zareagowali, że się mną zaopiekowali. Jestem im za to wdzięczna, za okazane serce. A spróbowali by nie. No nie, no to bym, nie wątpię, bo to wspaniali ludzie, tak. Ale wiesz, mnie ścięło, po tak. prostu. To był taki moment, że emocje. Tego się nie da opisać. Tak. Rozumiem, a jakie dawałeś, Wojtek, szanse, że Jagoda do ciebie wyjdzie? Nie spodziewałem się dziś tego na pewno, mówiąc szczerze, bo jestem szczerym człowiekiem. Nie wiedziałem, czy wróci. Byłem zaskoczony w ogóle, gdy Jagoda przyjechała busem i ją odebrałem. I byłem bardzo szczęśliwy, bo to pokazało, jaką ona jest szczerą, kochaną osobą, bo nie potrafiła tam z kimś budować relacji, nie potrafiła udawać czegoś, tak samo jak i ja. I to też pokazuje, jaką ona jest bardzo dobrą kobietą, bo wybrała właśnie to, co mówi jej serce i to jest piękne. Ja bardzo to doceniam i to jest wspaniałe i wiele dla mnie znaczy. A jak czułeś? Czułeś, że wyjdzie czy nie wyjdzie? Jeszcze raz? Jak czułeś? Czułeś, że wyjdzie czy nie wyjdzie? Wiesz co, gdy wróciłem do hotelu, miałem tyle myśli, gdzieś tam tyle myśli się nasunęło. Ja w ogóle nie wierzyłem, że jestem tutaj, gdzie jestem. Myślałem, że rano się obudzę i będę koło Jagody w ogóle, będziemy w łóżku. Gdzieś jak się położyłem spać, brakowało mi jej. Nie miałem się kogo przytulić. Nie myślałem o tym, że Jagoda wyjdzie. Wiedziałem, przede wszystkim liczyło się dla mnie jej szczęście, żeby ona była szczęśliwa. Czyli brałeś pod uwagę, że... Tyle, że ja nie potrafiłam. ...relacje. Przepraszam, jeszcze raz. Czyli brałeś pod uwagę to, że może zacząć budować z kimś relacje, bo dziś na przykład rozmawiałem z Alicją i ona bierze pod uwagę, że Mateusz zacznie budować relacje z kimś innym. I zastanawiam się, jak to było u ciebie, bo no to dość trudna sytuacja. Tak, no brałem to pod uwagę, oczywiście. Liczyło się dla mnie moje szczęście. Jeżeli zbudowałaby relacje z kimś innym, to bardzo bym się z tego cieszył i kibicowałbym jej oczywiście. Ale cieszę się, że jest ze mną dzisiaj tutaj i jednak wygrało to prawdziwe gdzieś tam uczucie do nas, mimo że może nie było tego tak widać między nami, tak nie było tego widać, bo gdzieś tam nie wszystko jest widać. Przez te 24 godziny ciężko jest pokazać 45 minut to wszystko, te nasze emocje na niektóre rzeczy. Tak. Więc może nie wszyscy to zrozumią, ale no między nami się serio układa. Jest między nami serio taka fajna relacja, mamy nadzieję, że ona będzie dalej pielęgnowana. Nie wiemy, co będzie, jeżeli wrócimy, ale myślimy pozytywnie, jesteśmy oboje pozytywnymi osobami i to się liczy, że mamy positive vibe. To jest najważniejsze, tak przez życie idziemy bez względu na pogodę, będziemy płynąć z tą falą. Tak jest. Dziś na live z Karoliną Gilon pojawiło się bardzo ciekawe pytanie. Co ty, Wojtek, byś zrobił, jakbyś był na miejscu Jagody?
że Jagoda by odpadła, a ty byś został. Nie przypominam sobie tego pytania, chyba jego nie było w ogóle. Bo w komentarzach, wy nie widzieliście komentarzy, to było pytanie od jednego z widzów. To nie pytanie od Karoliny, ale na live z Karoliną takie pytanie się pojawiło. Co ty byś zrobił? Wiesz co, to są takie emocje, że ciężko się postawić w tej sytuacji mi osobiście. Nie wiem, jakbym się zachował. Możliwe, że też na drugi dzień bym wyszedł. Nie wiem, jakbym się zachował. Jestem osobą, która nie będzie udawać żadnej relacji, bo jestem osobą szczerą. Jeżeli nie widziałbym sensu pozostania na Wyspie Miłości, to też bym odszedł.